Hej, witam Cię na przeglądzie produktów sklepowych. Na początek mamy sklep Deals, gdzie w Dealsie mamy taki koszyczek za 25 zł. Dla porównania w Pepco znajdziemy trochę większy koszyczek za 40 zł z fajnie wykonanymi rączkami. Do niego możemy sobie wrzucić jakieś koce, czy nawet wsadzić jakąś doniczkę i robi to nam jako osłonka po prostu do kwiatka. Jest solidnie i ładnie wykonane, polecam te z Pepco. Mamy także takie oto koszyczki w Action. Ich cena zaczyna się od 32 zł i 95 groszy. Widzicie tutaj różne ceny, są tańsze i droższe. Kolejny produkt, który porównamy sobie, to ramki na zdjęcia. Tutaj mamy sklep Deals, a dla odmiany w Action znajdziemy też ramki. No tutaj jeśli chodzi o ramki, to ceny są porównywalne. Lepko mamy lampiony za 25 zł, taki ładny, ładnie wykonany w takim, jakby powiedzieć, w czarnej wersji, a tu mamy takie z drewnianymi kółeczkami, bardziej boho, za 15 zł, też bardzo ładny do powieszenia. I mamy też jeszcze jeden w Pepco lampion, on jest troszeczkę już droższy i kosztuje 25 zł, też czarny, do środka wsadzamy jakąś świeczkę. Myślę, że też ładnie będzie on wyglądał. Dla porównania lampiony znajdziemy również w sklepie Deals i Action. Na przykład w Dealsie mamy za 25 zł w dwóch wersjach, biały i czarny. Taki, no też do zawieszenia, też myślę, że całkiem ładnie się prezentuje. Natomiast w Action znajdziemy już troszeczkę większy wybór. Tu mamy i więcej kolorów za 44,95. Tu mamy jeszcze większy, a tu mamy taki metalowy. Kolejny produkt to świeczki. Świeczki w Dealsie kosztują od 10 zł, nawet od 5 zł też znajdziemy, 7,50. I tam widzieliście, 10 zł kosztował Airwick. Tutaj mamy Airwicki po 7,95. No i tu jest Action, to jest większy wybór zdecydowanie tych świeczek, bo mamy i świeczki właśnie w takim opakowaniu i mamy te świeczki, no tutaj właśnie mówiłam o tym 7,95 i tutaj mamy właśnie takie świeczki w szkle, też w Action znajdziemy. Naprawdę jest ogromny wybór świeczek w Action, ale moim zdaniem nic nie przebije Pepco pod względem świeczek, bo mamy za 22 zł taką piękną świeczkę z motywem twarzy, co jest bardzo popularne właśnie w Pepco. Tu mamy za 17 zł, też rewelacyjna moim zdaniem. I mamy też w Action, znajdziemy takie oto dzbanki, bardziej to kubki na kawę. Tutaj mamy na herbatę, taki 6 sztuk za 11,95. Ładnie zapakowane nawet na prezent. Mamy też miseczki w Action, większe, mniejsze. Mniejsze za 14,95, trochę większe za 24,95. Ładny wzór, w środku taki właśnie tutaj biało-czarny, a na zewnątrz biały. Mamy też filiżanki za 6,29. Tylko to jest wersja szara i biała i niestety nic więcej, żadnych więcej kolorów nie było, takich fajniejszych, większych. Lecz były dostępne jeszcze w innym kształcie i tu mamy też miseczki za 5,49, salaterki takie bardziej, talerzyki na zupę za 7,29. Mamy też takie talerzyki mniejsze za 5,95, też wersja szara i biała. I mamy też talerzyki trochę już większe, bardziej obiadowe za 7,95. Raczej są dobrze wykonane, nie miałam nigdy z Action talerzyków, ale wydaje mi się, że są w porządku. Mamy teraz Deals. W Dealsie znajdziemy takie oto kieliszki do szampana za 6 zł, kieliszki do innych trunków za 12 zł. Mamy też takie oto, można powiedzieć, pucharki na lody czy na jakiś deser za 6 zł, szklaneczki za 12 zł, też mamy tutaj w różnych paczuszkach. Za 6 zł mamy talerzyki, tu mamy właśnie szarość i róż króluje, za 8 zł mamy już trochę większe talerzyki. No i mamy miseczki za 6 zł w dwóch wersjach kolorystycznych, no i właśnie to jest taka, bym powiedziała, butelkowa trochę zieleń. Mamy też w Dealsie takie oto filiżanki, kubeczki za 8 zł. Ten był akurat dostępny w trzech wersjach kolorystycznych. Jak widzicie, jest ich sporo i ceny są różne, ale stosunkowo są porównywalne do na przykład cen w Pepco, bo tutaj mamy kubek trochę większy w serduszka, 6 zł on kosztuje. No i też wydaje mi się, że fajnie i dobrze wykonane jest, także do Pepco też się warto przejść.
i jej przejrzyste kubeczki, bo też jest wybór spory. Tu mamy kubek za 8 zł w takim granacie z bielą. Też raczej jest bardzo, bardzo dobrze wykonany. No i pojemnościowo no, kubki są dosyć spore. No i tu mamy tak, z takim wzorkiem za 8 zł w bieli. Też bardzo ładnie, bardzo ładny styl. Mamy również tutaj w Pepco takie w kropeczki z takim motywem serduszka jako rączka. Też bardzo ładnie wygląda. Jest on biały właśnie w takie granatowe kropeczki 8 zł. Mamy również w taki wzór z motywem właśnie takiej szarości. Ten już jest troszeczkę droższy, bo kosztuje 12 zł. Ale też myślę, że ładny taki wystrój by nam zrobił. Tu mamy za 15 zł, już ten jest zdecydowanie większy, trochę inny kształt, w kropeczki, biały ze złotą rączką. No i z tego modelu mamy jakby trzy do wyboru, ponieważ mamy jeszcze taki z motywem kwiatowym. Też rączka jest złota, 15 zł on kosztuje. Bardzo ładne takie pastelowe kolorki. Mi się osobiście ten podobał i również mi się podobał ten tutaj z takimi zielonymi gałązkami. Tutaj jakieś, nie wiem, też jakieś roślinki. 15 zł on kosztuje, też złota rączka. I naprawdę pojemność jest spora na taką dużą herbatę, dużą kawę. Mamy też Pepco talerzyki za 20 zł z ładną złotą obramówką i z takimi delikatnymi kropeczkami. Tu jest właśnie talerz obiadowy. No, ja jestem w nim osobiście zakochana. Mamy też miseczki do tego, bo to taki komplet był. Miseczki są za 12 zł. Też złoty tutaj obrzeża i mamy takie kropeczki bardzo ładne. Również znajdziemy w Dealsie takie kapsułki do zmywarek. Ceny są różne, 40-30 zł. Opakowania też są różne, bo po 100 sztuk i tak dalej. W Action również mamy kostki do zmywarki, więc warto sobie porównać te dwa sklepy. W Dealsie znajdziemy też takie tutaj wełnę, jakieś takie rzeczy do robótek. Teraz była jakaś promocja, w Action znajdziemy również podobne produkty. Troszeczkę można powiedzieć, że droższe, ale wydaje mi się, że też znajdzie się coś dla pasjonatów rękodzieła. W Dealsie mamy z Wiledy ściereczki 8 zł, a w Action też mamy ściereczki z Wiledy, tylko one kosztują 6,99 i są 4 sztuki, a tam było ich troszeczkę mniej. Znajdziemy też ręcznik papierowy za 10 zł w Dealsie. Dla porównania ręcznik papierowy w Action kosztuje 10,59, ale jest troszeczkę więcej, mam wrażenie, tego ręcznika i wersja jakaś XL. Ja osobiście z tego korzystałam. Tutaj mamy baterie w Action. Jest ich sporo i nie są aż takie drogie, ale w Dealsie są za 6 zł z Kodaka. Bardzo te baterie polecam. W Dealsie mamy też kostki do WC. 10 zł. I też znajdziemy jakieś tam fajne. W Action mamy też kostki za 5,99 oraz za 15,49. W Dealsie mamy też płyny za 18 zł. Dla porównania te same płyny w Action kosztują 16,49. Pojemność jest ta sama. Także sami zdecydujcie, co się Wam bardziej opłaca. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętaj o zostawieniu subskrypcji i zapraszam Cię do obejrzenia kolejnych filmów na moim kanale. Pa, pa!